Mam takie pytanie. Czy jest pan w życiu szczęśliwy? W chwili obecnej? Tak. Jestem załamany. Załamany, tak? Po wypadku, mam krzaka na mózgu. Jestem bezdomny. Nie mam 10 zł, żeby wyjechać do dzieci. Dojechać do Pułtuska. Tego mi brakuje. Straciłem firmę. Straciłem mieszkanie w Piasecznie. No ciężko, ciężko mi jest to. Śpię na ulicy. Śpię na ulicy. No. Taka jest prawda. No. Rozumiem. No bardzo, bardzo ciężka sytuacja. Najważniejsze, żeby się nie załamywać na pewno. No ale to nie jest łatwe. No, jak człowiek śpi na ulicy, deszcz pada, ja staję cały mokry. Mówię szczerze teraz, nie? Ukraińcy mają lepiej jak my. Bo Polska pomaga bardziej Ukrainie, jak nam Polakom, rodakom, nie? Tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Czyli uważa pan, że nie powinniśmy pomagać Ukraińcom aż tak bardzo? Za dużo przywilejów mają w naszym kraju? Mają bardzo dużo przywilejów, bo Ukrainiec przyjeżdża, bo tam jest wojna, nie? A przez to, że oni przyjeżdżają, uciekają do nas, nie? To Putin zaatakuje i nas, że schronisko zrobiliśmy dla Ukrainy, nie? Nie wierzy pan, że NATO nam pomoże w razie czego? Nie. Jakby pan rozwiązał tą sytuację? Jakby pan mógł decydować? Jak ja bym mógł decydować, przede wszystkim nie, niech jadą i walczą o swój kraj. Wtedy będziemy ich wspierać, nie? Ale jak pojadą i będą walczyć, a oni uciekają i się chowają tutaj. Czy znaleźli azyl w Polsce. Ale ty... Nie przyjeżdżają głównie kobiety z dziećmi do nas? W niedzielę dosłownie, nie? Chodził tutaj przy pałacu chodzili, nie? Po 20 chodziło same rosłe chłopy i zbierali pieniądze, bo wojna na Ukrainie. Zamiast iść i walczyć, bo jakby się w Polsce coś działo, nie? To ja pierwszy biorę karabin, nie? I lecę na front, nie? Walczę o swój kraj. Jasne, bardzo, bardzo dobre podejście. A kobiety z dziećmi pana zdaniem powinniśmy przyjmować, czy... Nie, no kobiety i dzieci to jest co innego. To jest co innego, nie? Dziecko nie pójdzie walczyć, kobieta też niech siedzi i się opiekuje dziećmi, nie? To nie, tutaj szacunek pełen, nie? Ale nie rosłych chłopów, no. Którzy mogą walczyć o swój kraj. Oni uciekają do Polski. Czyli ogólnie pan się boi, że może u nas wybuchnąć wojna, tak? Dowiedziałem się tak, że Putin szykuje bombkę na nas, nie? Czy pan ma jakieś informacje tutaj? Znaczy, w Piasecznie kolega mój tam telewizję ma i Putin szykuje bombkę na nas, nie? A to bombę atomową taką... Tak. Stany na Rosję, nie? Rosja na nas. Jak buchną dwie bomby atomowe, nie ma świata. Myśli pan, że zdecydują się na taki aż odważny ruch, żeby skazić całą Europę, nawet samych siebie? Bo wiadomo, jakby na nas puścili taką bombę, to już jest też, wiadomo, po ich kraju, wiadomo, to muszą... Putin to ma takie schrony, że on się nie boi. On się nie boi, on ma takie schrony porobione, że on się nie boi. Jasne, rozumiem. No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ja też tak myślę, no. Też tak myślę, że nie dojdzie do tego, że tylko jest... Poszła fama dla strachu, nie? No ale co z tego wyjdzie, zobaczymy, nie? Jasne. A czy, jak pan widzi obecne decyzje naszego rządu, prezydenta, premiera, czy przy najbliższych wyborach zagłosowałby pan na nich, czy nadal? Czy już by pan na nich nie zagłosował na przykład? Duda jest w porządku, nie? Tylko, że niepotrzebnie swoje łapy pcha Kaczyński w to wszystko. On chce decydować o wszystkim. I dlatego jest taka bruta w kraju, nie? Biorąc pod uwagę, że teraz jak jest ta sytuacja cała wybuchła, to nawet o panu Kaczyńskim się za bardzo nie słyszy. Jak ja to mówię, nie? Dwóch pierwszych złodziei PRL-u, nie? No kto to taki? Może pan, nie wiem, ja nie mam pojęcia. Może pan nam bliżej przybliżyć tą sytuację? Ukradli księżyc. Aha, no to bracia Kaczyńscy. Kaczyńscy. Nawet ten już zmarły, Lech Kaczyński, tak? Lech Kaczyński, tak, nie? Ale też był sterowany przez brata. Naprawdę, dobry prezydent był. Czyli głównie pan Jarek Kaczyński jest dla pana zdaniem zły, tak? W tej sytuacji? Dla mnie nie ma złych, dobrych, nie? Rządzą krajem, rządzą. Co z tego wyjdzie, czas pokaże. Czas pokaże. Teraz jestem po wypadku, mam krzaka na mózgu, nie? Ale wcześniej przed wypadkiem jeszcze nie. Nie ukrywam faktu. Byłem w więzieniu. Mam dwójkę dzieci. Kobieta moja, nie? Była pani major służby więziennej, z którą mam dwoje dzieci. Zaczęła pić. Ja już byłem z drugą kobietą, żyłem, nie? Dzieci trzeba zabrać. Ja wyszedłem wtedy z więzienia,
wynajmowałem mieszkanie jedno, drugie i starałem się o mieszkanie dla siebie, żebym mógł normalnie sobie spokojnie mieszkać, nie? Pracowałem, nie? Firmę miałem swoją. Państwo mi nic nie pomogło. Czym się zajmowała pana firma? Remonty budowlane. Moja firma to była taka jednoosobowa. Ja robiłem elektrykę, hydraulikę, glazurę, zabudowy różne, nie? Gipsy, malowanie. Sam robiłem. Jak to się stało, że firma upadła? Po wypadku. Czyli to dość niedawno, czy to już jakiś czas temu było? Rok temu dosłownie, no. Rok temu, no. I tak się pałętam się. Nie mam nawet parę groszy, żeby wyjechać do dzieci, żeby dojechać. A dzisiaj bym chciał pojechać, bo tam córka jest, Dzień Kobiet, nie? Jak mieszkaliśmy tu w Warszawie na Woli, nie? Dzień Kobiet, no to ja lecę po zakupy, nie? Poleciałem po zakupy, to i dla kota kupiłem trawkę. Kotkę. Mieliśmy kotkę Mercedesa, nie? Taką pasą, że 13 kilo ważyła. Ale agresorka taka, że hej. Czyli patrząc na przeszłość, jeszcze wszystko się może ułożyć. Chodzi pan do lekarza tej z tym krwiakiem u pana? Znaczy, ja dosłownie ile? No. Tydzień temu ze szpitala wyszedłem, nie? Krwiak się wchłonął. Jest wszystko w porządku, no. Ale co z tego, jak ja nie mam za co dojechać do dzieci, no. Kurde, no. Nie myślał pan reaktywować firmy, ewentualnie do jakiejś pracy spróbować? Od początku wszystko ułożyć? Myślę o tym cały czas, tylko że ja potrzebuję dach nad głową mieć, stabilizację jakąś. Dlatego ja marzę o tym, żeby dojechać do dzieci. Tam dzieci się martwią o mnie, na pewno, no. Że tata pojechał, nie? Bo ja już po wypadku pojechałem do nich, nie? Ale dostałem telefon ze szpitala z Banacha, tomografem mózgu. I Ewa do mnie mówi, jedź mój, bo to jest ważne, mówi, nie? Jak pojechałem na tomografię mózgu, tak z jednej wyszły trzy. Kurde, no i zostałem bez pieniędzy. Bo nie brałem dużo pieniędzy od Ewy, nie? Tylko na tą 20 zł dosłownie wziąłem, nie? Bo 10 zł bilet kosztuje do Pułtuska. 20 zł wziąłem, a tu 3 tygodnie leżę w szpitalu. Kurde, mówię, no. Tam smyki się moje martwią. Łukaszku, pozdrawiam cię, mój kochany. Patrycjo też. Córeczku. Pozdrawiamy. Naprawdę do szczęścia panu brakuje teraz tylko tego biletu za 10 zł, tak? A gdzie można go kupić? A to ja w autobusie muszę zapłacić od razu. Na zachodnim. Aha. Na zachodnim. Bym mógł panu pomóc, tylko niestety nie mam gotówki. Mógłbym ewentualnie zapłacić panu za ten bilet 10 zł. To chodzi o to, że z zachodniego autobusem wsiadam i płacę od razu kierowcy, nie? I jestem szczęśliwy i spokojny już, no. Zbliżeniowo moglibyśmy panu pomóc jakkolwiek. Ale nie, bo to mówię z zachodniego PKS-em, nie? Żeby tam pociąg jeździł, to ja już dawno bym pojechał na gapę. Bardzo dziękuję panu. Życzymy dużo zdrowia. Również najlepszego życzę. Dziękujemy bardzo. Dużo zdrowia, szczęścia i żeby się udało dojechać tak naprawdę. Dziękuję bardzo.